Witam Was serdecznie na naszej kolejnej sesji powięziowej. Dzisiaj będziemy pracowali z obręczą barkową, z kręgosłupem szyjnym oraz kręgosłupem piersiowym. Oczywiście to nie tak, że tylko ten obszar będzie poruszony. W 90% jesteśmy zbudowani, złożeni z wody. Jesteśmy naczyniami połączonymi, więc jeśli coś będziemy robili, jakiś ruch, szukali przestrzeni w górnej części ciała, to oczywiście będzie to miało też wpływ na inne partie. Ciekawi mnie, jak czujecie się po wczorajszej sesji biodrowej. Mam nadzieję, że w obszarze miednicy i bioder poczuliście trochę więcej przestrzeni, trochę więcej luzu, trochę więcej swobody. I dzisiaj będziemy kontynuowali ten przyjemny stan rozluźniania. Zaczniemy od ułożenia się na plecach w wygodny sposób. Przygotuj sobie coś, co będziesz mógł włożyć, mogła włożyć pod głowę, jakąś niewielką poduszeczkę, jakiś jasieczek albo płasko złożony koc. Popraw rękami głowę, wydłuż szyję. Postaw stopy na podłożu pod kolanami i puść swobodnie ręce na boki. Poczuj przestrzeń wokół siebie. Sprawdź, czy możesz przenieść ręce za głowę, zrobić takiego orzełka. Znajdź sobie tyle przestrzeni, żeby żadne przedmioty ani ściany nie blokowały tego ruchu. I na początku zostań. Rozciągnij swobodnie ręce na boki. Zrób głębszy, pełniejszy wydech. I pozwól, aby Twoje barki i łopatki opadły na podłoże. Wyobraź sobie, że jesteś śniegową kulą, która teraz leży na słońcu i roztapia się. Poczuj, jak Twoje barki topnieją. Poczuj, jak topnieją ramiona. Twoje plecy stają się teraz wielką kałużą. Poczuj, jak wsiąkasz w ziemię. Wsiąkaj głową, barkami, ramionami. Zauważ, jak twój mostek roztapia się i opada na łopatki. Łopatki rozlewają się po ziemi i wsiąkają w glebę. Poczuj tylne żebra i zauważ, że kiedy przednie żebra się roztapiają, to ten tył też zaczyna się robić taki rozłożysty, rozlany. Pępek wpada w głąb ciała. Twój brzuch jest teraz wielkim jeziorem i poczuj, jak pępek wpada na dno jeziora. Zamknij oczy i spróbuj wczuć się w swój oddech. I spróbuj przywoływać te obrazy, o których mówię. To pomoże Ci lepiej odprężyć się, rozluźnić, uwolnić napięcie. Niech uda rozluźniają się i od kolan spływają w stronę bioder.
Niechłytki rozluźniają się i spływają do podeszw stóp. Poczuj rozlane podeszwy na podłożu. Roztapiaj się z każdym kolejnym miękkim wydechem. Rozluźnij szczęki i uwolnij napięcie z policzków, z gardła, z języka. Postaraj się pozwolić, aby język grawitacyjnie oddalał się teraz od zębów i wycofywał w kierunku gardła. Poczuj, jak wewnętrzne ściany policzków spływają w kierunku gardła. Gałki oczne stają się ciężkie i opadają na dno jeziora. A teraz ułóż ręce w taki sposób, jeśli to możliwe, żeby był kąt prosty w łokciach, żeby twoje łokcie ułożone były w przedłużeniu barków, w przedłużeniu obojczyków. I kiedy ułożysz w ten sposób ręce, zwróć uwagę, czy nadgarstki są rozluźnione, czy możesz dalej pozwalać, aby całe ramiona przyklejały się do podłoża, sklejały się z podłożem, topniały. Jeśli zauważysz, że takie ułożenie rąk, jakbyśmy taką ramę robili, powoduje jakieś napięcie, na przykład nadgarstek nie leży na podłożu, tylko się w ten sposób unosi, albo bark się podnosi, to szukaj wygodnego, beznapięciowego rozwiązania. Możesz wówczas troszkę bardziej otworzyć łokcie. A więc wróćmy jeszcze raz. Łokcie, jeśli to możliwe, kąt prosty, przedramiona oparte i grzbiety rąk oparte na podłożu. Jeśli to ułożenie czujesz, że powoduje napięcie, albo za chwilę zorientujesz się, że coś tam się napina, wówczas troszeczkę rozszerz bardziej łokcie, otwórz trochę bardziej łokcie. I zacznij delikatnie przetaczać głowę po podłożu. Trochę tak, jakbyśmy się budzili. Możesz po drodze ziewnąć, westchnąć. Masuj tył głowy o podłoże. Nie musisz tego ruchu dokręcać na maksa. Po prostu niech twoja głowa miękko się kołysze. Możesz sobie wyobrazić, że jesteś na łódce. Opalasz się na dziobie. Nie ma za dużego wiatru. Po prostu ta łódeczka dryfuje sobie i bardzo delikatnie, miękko przeskakuje przez falę, a ty się poddajesz temu delikatnemu kołysaniu, nie usztywniasz się. Twoje ciało poddaje się ruchom łódki, ruchom wody. I zostaw teraz głowę w wygodnym ułożeniu. I zacznij delikatnie kołysać kolanami. Ustaw kolana i stopy na szerokość bioder. I miękko kołysz kolanami. Nie jest to sztorm, to jest delikatne kołysanie. Niech ten ruch będzie taki gęsty, żebyś mógł poczuć, jak twoja kość krzyżowa oraz pośladki masują się o podłoże. Oho, przetaczamy miednicę. Czuj, jak podłoga masuje ci pośladki. Gęsty ruch. Rozluźniaj brzuch i niech brzuch oraz pępek przelewają się. Delikatne, miękkie kołysania. Uwalniaj napięcie poprzez wydech. Możesz pozwolić sobie od czasu do czasu zrobić taki nieco głośniejszy wydech. Może to będzie jakieś westchnienie. Może to będzie ziewnięcie.
Możesz zamknąć oczy, kiedy będzie jakaś zmiana ruchu, ja o wszystkim ci powiem. Być może twoja głowa będzie chciała się ponownie trochę poprzetaczać. Zauważ, że nie tylko masujesz sobie teraz pośladki o podłoże, ale również obszar tylnych żeber i łopatki. Widzisz, poruszasz miednicą, poruszasz kolanami i to ma wpływ właściwie na całe ciało. Echo tego ruchu jest w najdalej oddalonych kącikach, koniuszkach, obszarach twojego ciała, we wszystkich zakamarkach. A teraz zatrzymajmy kolana na środku, niech będą pięty dalej pod kolanami. Pozwól, żeby nogi swobodnie się układały, być może będą trochę chciały odchylić się na boki. Ale jeśli będziesz czuła napięcie, szukaj wygodnego, beznapięciowego rozwiązania. Możesz na przykład oprzeć kolana o siebie. Teraz wróć uwagę do ramion i wyobraź sobie, że do opuszek palców masz przyczepione sznureczki, to co wczoraj robiliśmy. I ten lalkarz, czy też ten, który kieruje marionetką, zaczyna poruszać sznureczkami, pociągać sznureczkami. Te sznureczki są przyczepione do każdego opuszka palców. Więc poczuj, jak twoje opuszki palców zaczynają teraz delikatnie migać. Ale niech nadgarstki nadal leżą na podłożu, tylko opuszki palców niech migają. Rozluźnij barki, rozluźnij ramiona, niech całym swoim ciężarem spoczną na podłożu i niech dalej się roztapiają. A teraz lalkarz zaczyna mocniej pociągać za sznureczki i twoje ręce zaczynają odrywać się od podłoża. Oderwij nadgarstki, oderwij przedramiona, ale nie odrywaj łokci i ramion. Ustaw przedramiona prostopadle do podłoża, tak aby nadgarstki znalazły się nad łokciami. I jeszcze raz porusz opuszkami palców. Zwróć uwagę jeszcze raz na łopatki i barki. Bardzo ważne jest to, aby teraz wykonując jakiś ruch opuszkami palców lub nadgarstkami, ważne jest, żeby twoje ramiona, barki oraz łopatki były całkowicie pasywne. I zacznij teraz bawić się nadgarstkami. Wyobraź sobie, że twój nadgarstek jest piórkiem, które obraca się na wietrze. Zauważ, jak ten ruch w nadgarstkach wpływa na odczucia w innych częściach ręki. I możesz teraz wykonać kilka miękkich obrotów, piruetów w drugą stronę. Zauważ wrażenia, które pojawiają się na skórze, na przedramionach albo w łokciach. I zatrzymaj ten ruch. I zacznij teraz delikatnie rotować przedramiona. Poczuj ruch w łokciu. Poczuj, jak kość łokciowa i promieniowa, czyli kości przedramion, teraz miękko obracają się, jakby ze sobą tańczyły. Nie napinaj barków. Jeszcze raz uświadom sobie, co się dzieje z barkami. Czasami właśnie mamy tak zakodowane pewne ruchy, że tylko przy próbie podniesienia kończyny, na przykład napina nam się niepotrzebnie barki łopatka. Odpuść. A teraz zacznij wykonywać ruch kolisty, jakby twoje dłonie
opuszki palców były pędzlami. I rysujemy teraz takie bardzo miękkie koła na suficie. Łokieć oraz ramiona w kontakcie z podłożem. Nie napinaj barków, miękki ruch przed ramionami. Możesz pozwolić sobie teraz na ruch w drugą stronę. Zrób wydech, uwolnij napięcie. I miękki, spokojny wdech. I zatrzymaj ten ruch przed ramionami. I teraz zauważ, że przedramiona zaczyna przeciążać do tyłu. Wędrują z powrotem do pozycji wyjściowej. Pozwól, żeby przedramiona oraz nadgarstki i grzbiety rąk osiadły na podłożu. I zauważ, jak to wpływa na obręcz barkową, jak to wpływa na bark i łopatkę. Staraj się nie napinać barków i łopatek. Niech spoczywają bezwładnie na podłożu. A teraz twoje przedramiona zaczynają odrywać się od podłoża. Zatrzymujemy na moment przedramiona w takim ustawieniu, żeby były pionowo i żeby dłonie były nad łokciami. I pozwól, żeby przedramiona zaczęły się przechylać w drugą stronę. Obserwuj, co się dzieje z barkami. I zatrzymaj nadgarstek w takim miejscu, w którym czujesz, że twoje ramię jeszcze leży na podłożu. Puść swobodnie opuszki palców. I jeszcze raz zacznij miękko przenosić ręce do tyłu. Dotknij przedramionami i grzbietami rąk do podłoża. I z wydechem zacznij frunąć do góry. Masuj się teraz, roluj się przez tylne części ramion. I znowu przedramiona idą do tyłu, w stronę podłoża. I z wydechem ponownie się odrywają od podłoża. Nie napinaj barków, nie napinaj klatki piersiowej. Roluj się przez tylne części ramion. Traktuj to ćwiczenie jak masaż dla tylnej części ramion. Chcesz, żeby twoje tricepsy rolowały się po podłożu. Czuj, jak się przetaczają. Czuj ciężar ramion na podłożu. Pamiętaj o uwalniających wydechach. I zatrzymaj przedramiona ustawione pionowo. I teraz z wydechem pozwól, żeby one całkowicie bezwładnie klapnęły na podłoże. Teraz zostawimy ugiętą lewą nogę, a prawą nogę sobie swobodnie wyprostujemy. I zacznijcie lewym kolanem żeglować. Ręce zostawiamy rozciągnięte na boki, puszczone swobodnie na boki. Żegluj lewą nogą. Odchylaj na zewnątrz, a później pochylaj nad prawą nogę. Pozwalaj, żeby lewe udo otwierało się, żeby lewa pachwina się otwierała. A później dociskając podeszwę stopy do podłoża i przechylając lewą nogę nad prawe udo, wypychaj lewe biodro. I znowu rozluźnij miednicę, niech kość krzyżowa opadnie na podłoże, otwórz kolano do boku. Z wydechem zacznij wędrować kolanem w drugą stronę, dociśnij piętę i spróbuj wypchnąć biodro. Odklej lewy pośladek porządnie od podłoża i poczuj swój ciężar na prawym boku. Zostań na moment w tym ustawieniu, w takim przetoczeniu częściowym na prawy bok. Poczuj, co się dzieje z lewą ręką. Być może ona całkowicie oderwała się od podłoża,
a może grzbiet ręki opiera się na podłożu, oderwałaś, oderwałeś bark i łopatkę. Teraz z wydechem puść miednicę, niech kość krzyżowa przetoczy się po podłożu i otwórz kolano do boku, jak do pozycji drzewa leżącego. I wracaj. Dociśnij podeszwę stopy i wypchnij biodro. I znowu pozwól, żeby twoja miednica z powrotem wróciła na podłoże. Odchyl kolano do boku, wdech. I z wydechem dociskając pięty do podłoża, wypchnij lewe biodro. I miękko wróć. Otwórz kolano do boku, zrób wdech. I wydech jeszcze raz, dociśnij piętę, przetocz się częściowo na prawy bok. Czuj swój ciężar na prawym biodrze, na prawej łopatce, na żebrach po prawej stronie i miękko wracaj. I zrób jeszcze trzy miękkie kołysania, koncentrując się teraz na odczuciach, które powstają pomiędzy podłożem i twoim ciałem. Obserwuj te obszary, które kontaktują się z podłożem, mocniej przylegają do podłoża, być może odrywają się, a później znowu przylegają. I kiedy wtoczysz się ponownie na prawy bok, zostań przez chwilę, dociśnij porządnie lewą piętę i wypchnij lewe biodro. Sięgnij teraz lewą ręką, spróbuj pociągnąć lewą rękę po podłożu i sięgnij lewą ręką po skosie. Możesz poruszyć opuszkami palców. Wyobraź sobie, że się przeciągasz i nawet sobie ziewnij, żeby lepiej się wczuć w ten ruch przeciągania. Być może twoja lewa ręka nie leży na podłożu, tylko jest nad podłogą. W porządku, jeśli jest nad podłogą, to również sięgaj. I przeciągaj się. A teraz powoli puszczasz biodra. Ręka wraca. Kolano otwierasz do boku. I jeszcze raz wracasz. Przechylasz kolano. Czujesz, że odrywa się biodro. Odrywają się żebra, łopatka, bark. Ręka wędruje jeszcze raz po skosie. A teraz pozwól, żeby się prześliznęła za głową i powędrowała do prawej ręki i puść biodra, niech miednica zacznie wracać i zobacz, że za miednicą wracają żebra, wracają plecy, łopatki i na końcu twoja ręka i głowa. Kolano odchylasz do boku, jeszcze raz pozycja leżącego drzewa i znowu kolano wstaje. Dociskasz piętę, wypychasz biodro, wędrujesz ręką i się przeciągasz. Twoja lewa ręka ślizga się do prawej ręki i zrób wdech. Powoli przetaczaj miednicę. Czuj, jak za miednicą przetaczają się żebra. Za żebrami łopatki, a później ramię i głowa. I ręka wraca do pozycji bocznej i noga wędruje do pozycji bocznej. I jeszcze raz. Kolano przechylasz, dociskasz piętę. Wypychasz biodro, twoje plecy zaczynają się odrywać. Wtaczasz się na prawy bok i na moment zostań. Zrób miękkie kołysanie. Lekko wycofujesz się w stronę pleców, a później znowu do przodu, do pleców i do przodu. Chcę, żebyśmy teraz przez to kołysanie, lekko odchylam się na plecy, i później znowu, korzystając z odepchnięcia stopą, wtaczam się na prawy bok. Potraktujmy to ćwiczenie, to ułożenie jak masaż. Masujemy sobie prawy bok. Masujemy prawą łopatkę. Czujcie to gęste przetaczanie się w okolicy łopatki, w okolicy żeber. Czujcie, jak wtaczacie się na bark, z łopatki na bark. A później z barku miękko przechodzicie na łopatkę. I jeszcze kilka powtórzeń. Miękko na bark i wycofujesz się na łopatkę.
zauważ, że w tej pozycji masujesz sobie również prawe biodro, prawy pośladek, zewnętrzną stronę prawego uda. Jeszcze moment, jeszcze chwilę. Myślę, że jest to dla Ciebie przyjemne. I powoli będziemy wracać. Pozwól, żeby plecy wracały na podłoże i pozwól, żeby ręka za głową też wróciła do tego ustawienia bocznego. A teraz zmienimy nogę. Wyprostuj lewą. Zacznij od swobodnego puszczenia rąk na boki i zacznij żeglować prawą nogą. Na razie ten ruch jest taki bardzo niewielki. Przez samą kość krzyżową, od jednego stawu krzyżowo-biodrowego do drugiego stawu krzyżowo-biodrowego. A więc nie otwieraj jeszcze całkowicie biodra do boku. Poczuj podeszwę stopy. Poczuj, jak podeszwa stopy przetacza się po podłożu. Raz jesteś na zewnętrznej krawędzi, później przez całą podeszwę przechodzisz i trochę bardziej jesteś na wewnętrznej krawędzi. I zacznij trochę mocniej pracować kolanem, odchylaj bardziej na zewnątrz, a później pochylaj bardziej w kierunku lewego kolana. Poczuj, jak twoje prawe biodro, prawy pośladek odrywa się od podłoża. I znowu wracaj. Mięsisty, taki kleisty ruch. Jak odrywasz się od podłoża, to właśnie trochę jakbyśmy się, słuchajcie, leżymy na miodzie. Rozlany miód mamy pod sobą. Aha, jesteśmy plastrem miodu. I ktoś próbuje nas oderwać od podłoża. Plaster miodu, który się odrywa. O, właśnie. I kolano bardziej na zewnątrz. Otwórzcie pachwinę, a później niech kolano zacznie wstawać. Dociśnij piętę i wypchnij biodro. I zostań przez chwilę. Popatrz, teraz kiedy jesteś przetoczona, przetoczony częściowo na lewy bok, oderwany jest prawy pośladek, żebra, prawa łopatka. Zwróć uwagę, żeby cała prawa podeszwa była dociśnięta do podłoża, a więc nie kładź za mocno kolana w ten sposób, to co teraz pokazałam. Dociśnij piętę i spróbuj tak trochę po skosie wyciągać biodro. Czuj, jak otwiera się prawa pachwina, przód prawego uda i zostawiasz tutaj z tyłu za sobą prawą rękę i możesz czuć, że otwiera się prawy bark i prawa pacha. Tutaj możesz czuć rozciąganie mięśnia piersiowego. I teraz powoli biodra, mięsiście, przyklejamy się do miodu. I otwórz kolano na zewnątrz. I znowu zacznij powoli, jakbyś się odrywał od powierzchni posmarowanej miodem. Wtaczasz się częściowo na lewy bok i wracasz. I przez moment popracujmy. Kilka powtórzeń. Oddech. Wydech. Możesz czuć, że chlupie Ci w brzuchu, przelewa się w brzuchu. To jest bardzo dobry objaw. Bo takie chlupanie może być oznaką tego, no, że albo bardzo dużo wypiłeś przed zajęciami, albo też, że się powięź rozkleja. I przepływają sobie płyny pomiędzy powięzią i sąsiadującymi tkankami. Jeszcze jedno. Miękkie otwarcie do boku i wracasz, pochylasz kolano prawe nad lewą nogę i zostań w tym ułożeniu bocznym, dociśnij piętę, wypchnij biodro i ślizgając rękę po podłożu, prawą rękę po podłożu, spróbuj wyciągnąć ją po skosie. U niektórych z Was ręka będzie w kontakcie z podłożem i możesz spróbować
wyciągać ją po podłożu, sięgać ją po podłożu. Przeciągnij się, jebnij. Być może u niektórych z Was ręka będzie nad podłogą. I to też jest w porządku, może być nad podłogą. Sięgaj i wydłużaj się od kolana aż po opuszki palców. I wróć z biodrami, przelej miednicę, niech ręka wróci. Otwórz kolano na zewnątrz i jeszcze raz przetocz się. I pozwól, żeby teraz prawa ręka powędrowała za głową do lewej ręki. I puść biodra, niech mięsiście przykleją się do miodu, ręka wraca, kolano otwiera się na zewnątrz. I jeszcze raz dociśnij podeszwę, wciśnij piętę, wypchnij biodro, przemasuj się o podłoże i pozwól, żeby prawa ręka powędrowała do lewej ręki. I wdech, wydech, puszczasz miednicę, przetaczają się żebra, łopatki i wraca ręka. I jeszcze raz dociśnij podeszwę. Ciśnij piętę i czuj ten moment, kiedy ręka samoistnie chce podążyć za ruchem. Zostań teraz w leżeniu na lewym boku i używając dalej prawej nogi, kołysz się, wycofuj się lekko na plecy, a później pochylaj się ponownie do przodu. Wycofuj się na plecy, wjeżdżając na łopatkę, ale nie na kręgosłup, na łopatkę. I z powrotem do przodu, w kierunku klatki piersiowej, masuj bark. Czuj, jak przeskakujesz z łopatek na bark, z łopatki, jednej łopatki, lewej łopatki na bark, a później ten moment przetoczenia z barku na łopatkę. Czuj tylne żebra. Czuj, jak się przelewają po podłożu, przetaczają po podłożu. Masuj łopatkę, masuj żebra oraz bark i zauważ też te wrażenia, które pojawiają się na zewnętrznej stronie lewego uda, na lewym biodrze. Jeszcze kilka miękkich kołysań. Miękko wróć. Ręka zza głowy dojeżdża do pozycji bocznej. Postawmy teraz stopy na podłożu i przetoczmy się na prawy bok. Ułóżmy się tak, aby najpierw kolano leżało na kolanie, łydka na łydce. Podpartą mam głowę. Zauważ, ile pomocy potrzebuję, żeby ułożyć głowę, żeby szyja od strony podłoża była wydłużona. I połóż rękę na ręce. Może zanim jeszcze położysz rękę na ręce, zmienimy nieco ustawienie nóg. W pozycji wyjściowej kolana są razem. A teraz tą zewnętrzną nogę, lewą nogę, przesuń do przodu. I ułóż ją tak, żeby łydka i kolano były oparte i żeby lewa pięta była w kontakcie z prawym kolanem. Pozycja boczna ustalona. Teraz połóż rękę na ręce i na moment zostań, zamknij oczy i pozwól, aby twój lewy bok opadał na prawy bok. Poczuj, jak brzuch przelewa się w stronę podłoża. Policzki, cała twarz. Poczuj swoją prawą stronę. Poczuj te strefy, w których teraz najbardziej, najwyraźniej czujesz ciężar swojego ciała.
kolejnym wydechem odpręż się i oddaj cały ciężar podłożu. Możesz zamknąć oczy, na razie nic się nie dzieje. Wsłuchaj się w swój oddech. Niech lewy bark opada na prawy bark, a lewa łopatka spływa na prawą łopatkę. Poczuj kontakt dłoni, poczuj ich delikatność, temperaturę, kształt. I delikatnie zacznij teraz lewą ręką, lewą dłonią głaskać prawą dłoń. Nie rób tego mechanicznie, naprawdę masz zamknięte oczy i twoja lewa ręka z ciekawością poznaje prawą rękę. Twoja lewa dłoń poznaje prawą dłoń. Trochę jak taka lawa, która spływa. I zacznij teraz lewą dłonią głaskać przedramię i dojedź do łokcia, a później od łokcia z powrotem po przedramieniu w stronę dłoni. I znowu lewa dłoń, głaszczę prawą dłoń, po przedramieniu dojeżdża do łokcia i do przodu. Zauważ, jak ten ruch wpływa na pracę łopatek i barków. Pewnie czujesz, że teraz lewy bark wysuwa się i lewa łopatka, a później wycofuje. I twoja głowa być może zaczyna się delikatnie rolować. I teraz lewa ręka jedzie po przedramieniu do łokcia, dalej po ramieniu, dojeżdża do barku, po obojczykach, dojeżdża do lewego obojczyka i otwiera się z tyłu za tobą. Prawdopodobnie będzie wisiała nad podłogą, lub jeśli ona będzie więcej ważyła, to może być też tak, że was przeważy, uniesie się przednie kolano, a ręka spocznie na podłożu. Możecie na moment delikatnie oderwać lewe kolano od podłoża i pozwolić, żeby ta lewa ręka spoczęła na podłożu. Nie cała, ale pewnie grzbiet ręki opadnie na podłoże. Wydech, rozluźnijcie żebra, pozwalajcie, żeby żebra opadały w stronę podłoża. Teraz ugnijcie lewą rękę, dotknijcie opuszkami palców do okolicy pachy i niech lewa ręka zacznie głaskać obojczyki. Niech pojedzie po ramieniu, przedramieniu, dojedzie do dłoni. I ponownie głaszczemy dłoń, przedramię, łokieć, bark, obojczyki. Dojeżdżamy do drugiego barku i otwieramy rękę do tyłu za siebie. Wdech. Z wydechem miękko uginamy łokieć, dotykamy opuszkami palców do obojczyków i jedziemy po barku, ramieniu, łokciu i do dłoni dojeżdżamy. I spróbujcie w ten sposób czule, naprawdę głaszcząc się z wielką czułością, zasłużyliście na ten miękki, delikatny, czuły dotyk. Jeszcze kilka razy w ten sposób podotykać się, porolować. Nie blokujcie się, zamknijcie oczy. Mięsisty ruch, jak lawa, która spływa. Wulkaniczna lawa.
I zostawmy teraz dłoń na dłoni. Niech lewa dłoń tak ciężko spocznie na prawej dłoni. I teraz skierujcie uwagę na lewy łokieć. Wyobraźcie sobie, że do łokcia macie przyczepiony sznureczek. I teraz jakaś siła zewnętrzna zaczyna ciągnąć za ten sznureczek. I lewa ręka zaczyna furnąć do góry. I lewa ręka otwiera się do tyłu. Pozwólcie, żeby otworzyła się z tyłu za waszymi plecami. Być może będzie wisiała nad podłożem. Albo może będzie też taka sytuacja, że ręka będzie cięższa, przeważy do tyłu, opadnie na podłoże, a kolano z przodu się delikatnie oderwie od klei. I teraz wyobraźcie sobie, że za opuszki palców ktoś pociąga i ręka zaczyna frunąć do góry. I takim ruchem półkolistym zaczyna wędrować do przodu. Przenosimy ją do przodu, jakbyśmy chcieli kogoś objąć, kogoś, kto leży przed nami. I ponownie połóżcie dłoń na dłoni. I jeszcze raz zacznijcie ruch od łokcia. Wędruje w górę łokieć. Otwieramy rękę do tyłu. Przeciągamy się. Być może głowa się zroluje. A następnie zróbcie wdech. I z wydechem od opuszek palców zacznijcie zawijać ten ruch. Wyobraźcie sobie, że chcecie objąć albo jakąś piłkę, albo kogoś, kto leży przed wami. I miękko dłoń do dłoni. I zróbcie jeszcze 3 razy we własnym tempie. Do tyłu ruch jest prowadzony od łokcia. A do przodu ruch jest prowadzony od opuszek palców. Pamiętajcie o oddechu, wydech, ręka frunie do góry, a później do tyłu. Kiedy mamy rozłożone skrzydła, robimy wdech. A później z wydechem opuszki palców runą do góry, a później do przodu. I jeszcze jedno powtórzenie. Od łokcia pofruńmy. I zostawmy dłoń na dłoni. I teraz tak jak robiliśmy wcześniej, będziemy przenosili rękę ślizgiem za głową. Tak jakbyśmy, słuchajcie, rysowali tęczę za sobą. Niech teraz wasza lewa ręka będzie pędzlem. Narysujcie tęczę za sobą. I wykonajmy kilka właśnie takich właśnie miękkich ruchów. Jeśli nie możecie rysować tęczy po podłożu, bo macie jakąś blokadę w barku, to po pierwsze spróbujcie nie robić takiego wielkiego łuku, tylko zbliżyć rękę do poduszki, na której leżycie, lub do koca i rysować tą tęczę bliżej głowy, taką parasolkę, rozłożony parasol. Natomiast jeśli to nie pomaga i czujecie, że dalej nie jesteście w stanie pociągnąć tego ruchu po podłożu, to możecie też malować tuż nad podłogą. Teraz robię tuż nad podłogą. Możemy też spróbować zrobić kilka ruchów nad podłogą. Zauważcie, że się w pewnym momencie zmienia rotacja w barku. Później kilka ruchów po podłodze. I też jak robimy wdech, to jest bezruch. Jak robimy wydech, prowadzimy podciągnięcie pędzla. Jak jesteśmy z otwartymi skrzydłami, robimy wdech. Jak rysujemy tęczę czy parasolkę w drugą stronę, to robimy wydech. I zastygnijcie. Teraz znowu ruch od łokcia. Zawieźcie łokieć nad barkiem. I teraz pozwólcie, żeby wasza dłoń zaczęła się rozwijać ku górze. Opuszki palców, jak taka młoda trawka. Wyobraźcie sobie, że wasz nadgarstek jest kwiatem. Najpierw był pączkiem, ale teraz z tego pączka rozwijają się płatki. I wasz kwiat szuka słońca, zaczyna skręcać się w różnych kierunkach, próbując ustawić się
twarzą w kierunku promieni słońca. Rozluźnijcie skórę na przedramieniu, niech spływa, niech ocieka w stronę łokcia. Rozluźnijcie także skórę na ramieniu, niech skóra z ramienia spływa w stronę pachy. Niech pacha staje się głęboka, głęboka pacha. Cała woda spływa do pachy. Niech lewa łopatka spływa na prawą łopatkę. A teraz wyobraź sobie, że chcesz, że twój nadgarstek jest pędzlem. I narysuj tym pędzlem koło nad lewą pachą. Narysuj koło nad lewą pachą, a teraz w drugą stronę. Kilka pociągnięć pędzla. I zatrzymaj ten ruch. Skieruj kciuk w stronę biodra. I teraz uginając rękę w łokciu, pozwól, żeby grzbiet ręki znalazł się na kości krzyżowej. Odwrócę się do Was tyłem, abyście widzieli, o co mi chodzi. A więc grzbiet ręki wędruje na kość krzyżową. Pozwól, żeby grzbiet lewej ręki wsunął się po plecach w stronę łopatek. I teraz spróbuj, kiedy ta ręka jest pomiędzy łopatkami, ale może być też tak, że nie udało Ci się wjechać ręką tak wysoko i wówczas zatrzymaj rękę gdzieś w połowie pleców albo niżej, w dolnej części pleców. Znajdź komfortowe ułożenie dla swojego barku i teraz przetocz się na plecy. Połóż się po prostu na tej ręce. Ułóż się na niej wygodnie, jeśli się da wygodnie. Rozstaw kolana i stopy na szerokość bioder i pożegluj przez moment kolanami. Zauważ, jak twoje plecy przetaczają się po ręce. Wydech. I wdech, wydech, i wdech, wydech, i wdech. A teraz zatrzymaj żeglowanie i naciskając, dociskając podeszwy stóp do podłoża, delikatnie oderwij pośladki od podłoża. Leż ciężarem swoich pleców na ręce. I teraz wyobraź sobie, że chcesz wyprasować rękę. Możesz delikatnie podnieść głowę i prasuj rękę kręgosłupem. Prasuj rękę wzdłuż. Odpychaj się stopami od podłoża, tak żeby można było właśnie zrobić kręgosłupem taki ruch wzdłuż po ręce. I zatrzymaj się w momencie, kiedy podjedziesz plecami, kiedy podjedziesz pośladkami bliżej pięt, a wtedy twoja ręka będzie bliżej karku. I będąc z tą ręką, kiedy ta ręka wyżej podjechała, spróbuj ponownie osadzić pośladki na podłożu. I przez moment zostań, znowu żeglując kolanami. Przetaczaj miednicę, ląduj raz na prawym, raz na lewym pośladku, raz na prawym, raz na lewym biodrze. Niech twój brzuch przelewa się. I zostaw teraz kolana po swojej lewej stronie i przetocz się na lewy bok. Przepraszam, na prawy bok. Zostaw kolana po swojej prawej stronie,
I przetocz się na swój prawy bok i uwolnij lewą rękę. Pofruń z ręką do góry, zawieś ją nad barkiem. I znowu niech twoja ręka stanie się kwiatkiem, który szuka słońca. Kilka miękkich ruchów rotacyjnych. A następnie oprzyj rękę na biodrze i powoli usiądź. I zmienimy teraz stronę. Wysuń zewnętrzną nogę do przodu. Połóż dłoń na dłoni i odpocznij. Poczuj swój ciężar w leżeniu na boku. Poczuj uziemienie na boku, na którym leżysz. Rozluźniaj się, uwalniaj napięcie. Niech górny bok topnieje na dolny bok. Niech twój brzuch i pępek również przelewają się w stronę podłoża. I zacznij teraz czule głaskać górną ręką, dolną rękę. Na razie dłoń, głaszczę dłoń. Z taką ciekawością, przecież bardzo rzadko w ten sposób podchodzimy do swojego ciała, żeby okazać mu tyle zainteresowania i czułości. I może jeśli sobie będziemy okazywali tyle uważnej czułości, to pamiętajcie, że jeśli jesteśmy dla siebie uważni, to jesteśmy też uważni dla innych. I teraz niech zewnętrzna dłoń zacznie głaskać przedramię aż do łokcia i później wracajcie ponownie do przodu. A teraz pojedźmy dalej. Dłoń, przedramię, łokieć, ramię, barki, obojczyki i otwórzcie się do tyłu. Być może ręka będzie wisiała nad podłogą lub będzie cięższa, przeważy was i wtedy ta noga z przodu się oderwie. Otwarte skrzydła, rozwinięte, rozpostarte obojczyki. I teraz rękę z tyłu uginamy, dotykamy opuszkami palców do barku, głaszczemy czule obojczyki, głaszczemy bark, ramię, przedramię i dojeżdżamy do dłoni i do tyłu. Otwieramy rękę, wdech. I z wydechem, uginając łokieć, głaszczemy się po obojczykach, po barku, po ramionach, po przedramieniu i dojeżdża dłoń do dłoni. I zróbmy jeszcze kilka czułych głaskań. Z wydechem wracamy. Zatrzymajmy teraz dłoń na dłoni i teraz niech ręce ciężko spoczywają na sobie i poczujcie łokieć, skupcie uwagę na łokciu. Wyobraźcie sobie, że do łokcia macie przyczepiony sznureczek i teraz za ten sznureczek ktoś pociąga, ręka wędruje do góry. I do tyłu, jakbyśmy się przeciągali. A teraz opuszki palców runą do góry i jakbyśmy kogoś czule obejmowali. I dłoń wraca do dłoni.
i z wydechem ruch od łokcia. Kilka powtórzeń w ten sposób, już znacie ruch. Zwróćcie uwagę na bok, na którym leżycie. Poczujcie ten masaż, który teraz sobie fundujecie. Ostatni ruch w ten sposób. Wyląduj dłonią na dłoni. A teraz ruch, jakbyśmy rysowali tęczę za sobą. Ręka ześlizguje się z ręki i takim ruchem półkolistym rysujemy tęczę za sobą. I wracamy. Teraz ten ruch może być trochę bardziej żwawy, niech ta ręka będzie pędzlem, który rysuje tęczę. Jeśli nie możesz prowadzić ręki po podłożu, możesz prowadzić ją oczywiście nad podłogą, albo zbliżyć rękę, żeby ten łuk był rysowany bliżej głowy. Nie sięgaj zbyt daleko. Przeciągaj się. To nie ma być ruch, który kim napina mięśnie, tylko tak, to bardziej taki ruch, który przeciągający, jakbyśmy sobie chcieli rozciągnąć skórę. Bardziej odczucia ze skóry niż z mięśni. I zatrzymaj dłoń na dłoni. I teraz pofruń jeszcze raz z łokciem do góry. Zawieś łokieć swobodnie nad pachą i niech Twoja dłoń stanie się takim kwiatem, który teraz się rozwija. Najpierw mamy pąk, a teraz delikatnie opuszki palców zaczynają się rozwijać i kwiatek szuka słońca. Rozluźniaj skórę na przedramieniu. Niech spływa w stronę łokcia. Rozluźniaj skórę na ramieniu. Niech spływa w stronę pachy. Niech Twój prawy bark opada na lewy bark opada, górny bark opada na dolny bark. Niech łopatka przelewa się w stronę podłoża. A teraz narysuj kilka kółek, jakby Twoja dłoń była pędzlem i rysujemy koła nad pachą. Niech ten ruch nie będzie mechaniczny. Czuj, jak główka kości ramiennej przetacza się po talerzu łopatki, po panewce łopatki, jakbyśmy taką kulkę na talerzu sobie właśnie chcieli przetoczyć. I w drugą stronę. I zatrzymajmy malowanie na suficie i teraz ustawmy rękę w taki sposób, żeby kciuk był skierowany w stronę biodra. I uginając łokieć, połóżmy rękę na plecach. Odwrócę się do Was tyłem, żeby przypomnieć, jakie to było ustawienie. Oczywiście możesz rękę ułożyć niżej. Może być na krzyżu lub jeszcze, jeśli jesteś w stanie powędrować ręką wyżej, to spróbuj ją położyć pomiędzy łopatkami. I jeśli już masz ułożoną rękę, przejdź do leżenia na plecach
połóż się na dłoni. Właściwie połóż się na grzbiecie ręki, dłoń jest w stronę podłoża. Ustaw kolana i stopy na szerokość bioder i zacznij sobie żeglować kolanami. Rozluźnij brzuch i niech twój brzuch i pępek również się przelewa. Ląduj raz na prawym pośladku, a później na lewym. Mięsisty ruch, kleisty ruch. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Ustaw stopy i kolana na szerokość bioder i podnieś pośladki. Podeprzyj ręką głowę i zacznij prasować rękę. Oczywiście możesz też głowy mieć na podłożu. Mi jest po prostu wygodnie, jak ją lekko uniosę, bo nie, moje włosy nie szurają o podłoże. Prasujemy rękę wzdłuż. Możesz czuć właśnie, jak skóra pomiędzy łopatkami przesuwa się. I zatrzymaj ruch. Jeśli głowa była podniesiona, opuść ją i puść teraz sobie swobodnie prawą rękę do boku. Teraz przetocz się na bok. I spróbuj uwolnić rękę. Przesuń ją w stronę kości krzyżowej, ułóż na biodrze i wróć do leżenia na plecach. Słuchajcie, teraz podniesiemy się do klęku podpartego i dalej będziemy pracowali z barkami. I teraz troszkę więcej będzie pracy z łopatką i z nadgarstkiem. Przejdziemy do klęku podpartego i jeśli chcesz, podłóż sobie złożony miękko koc, żeby ci było wygodniej pod kolanami. I ustawimy się w klęku podpartym w pozycji, którą ja nazywam koń Lucky Luke'a. Kolana będą pod biodrami, a nadgarstki będą pod barkami. Połóż ręce. I z wydechem całkowicie się rozluźnij. Pozwól, aby twój kręgosłup piersiowy oraz kręgosłup lędźwiowy całkowicie wpadły do środka. I przenoś ciężar ciała z ręki na rękę, z nadgarstka na nadgarstek. Przelewaj się. Poczuj ciężar na nadgarstkach. Niech twój mostek będzie bardzo ciężki. Możesz sobie wyobrazić, że do mostka masz przyczepiony balon z wodą. Poczuj, jak ten balon z wodą ściąga kręgosłup piersiowy w dół. I wyobraź sobie też, że taki balon z wodą masz przyczepiony do pępka. I poczuj, jak ten balon, który jest do pępka przyczepiony, ściąga twój kręgosłup lędźwiowy w dół. Kiedy plecy się rozluźniają, to robi się takie siodło. Ja na tą pozycję często mówię koń Lucky Luke'a, czyli taki grzbiet takiego zmęczonego, zapadniętego konia. Być może czujesz, że twoje łopatki są już rozluźnione i rozluźniona jest skóra na plecach i fałd skóry przeskakuje z jednej łopatki na drugą nad tunelem kręgosłupa. Teraz zróbmy szufladę. Lekko wychylamy się do przodu, a później w tył.
lekko w przód, tak żeby nasady palców przejęły obciążenie, a później w tył. Pośladki wędrują w stronę pięt. Jeszcze chwilę do przodu i miękko do tyłu. Cały czas staramy się właśnie ciężarem ciała zawieszać na nadgarstkach i oczywiście na kolanach. Żeby teraz Twoje nadgarstki troszeczkę odpoczęły, bo być może niektórzy z Was już czują, że jakby jest to dla nich za dużo, żeby tak długo być w obciążeniu na nadgarstku, przejdziemy do oparcia na przedramionach. I łokcie ustawmy pod barkami i tak jak we wcześniejszej pozycji, najpierw poczujmy to ściągnięcie mostka w dół, jakby bardzo dużo ważył mostek i ciągnął nas w dół i tak samo jakby brzuch nam bardzo dużo ważył i ciągnął w dół. Plecy, ten mostek i pępek pociągają też za kręgosłup i kręgosłup zapada się. I jeszcze raz zacznijmy od ruchu na boki. Przelewamy się raz na lewy, raz na prawy łokieć, raz na lewe, raz na prawe przedramię. Roluje, skóra na przedramionach nam się roluje. Przetaczamy ją. Raz na jeden, raz na drugi łokieć. Raz na jeden, raz na drugi łokieć. I czujcie właśnie, jak skóra na przedramionach przetacza się. I teraz zatrzymajmy ten ruch na boki i jeszcze raz zróbmy szufladę, jakbyśmy chcieli zaparkować czoło na podłożu pomiędzy kciukami, a później w tył, jakbyśmy chcieli pośladki zawiesić nad piętami. I z wydechem jeszcze raz w przód, wdech i z wydechem miękko w tył. I ponownie miękko w przód, wdech i wydech miękko do tyłu. Zróbcie jeszcze dwa powtórzenia, szuflada do przodu, ciach. I szuflada do tyłu. I jeszcze raz. Szuflada do przodu. I szuflada do tyłu. I zatrzymajmy się ponownie tak, aby barki były nad łokciami. I teraz popatrzcie, dalej będziemy mieli zapadnięte plecy i ułożymy ręce w ten sposób. Dłonie szerzej niż mata. Jedynie kciuk znajduje się na krawędzi maty. Uginam łokcie na boki i opieram czoło na podłożu pomiędzy nadgarstkami, pomiędzy dłońmi. Przedramiona pionowo ustawione, przedramiona są nad nadgarstkami. Możemy czuć, że dłonie mocno są teraz rozciągane i kręgosłup piersiowy wpada też do środka. Twarzą do Was się ustawię, żebyście widzieli, jak to wygląda. Szeroko ręce. Opieram czoło i teraz ruch będzie taki, że przenoszę ciężar ciała, przepycham ciężar ciała z ręki na rękę i miękko się przelewam. Ląduję raz na prawej, raz na lewej skroni, miękki ruch na boki, raz na prawej, raz na lewej skroni. Takim ruchem przechodzę. Zobaczcie, czoło sobie masuje, ale też to jest takie ćwiczenie, które pozwala nam trochę uruchomić szyję. Głowę mam podpartą, ręce wykonują ruch, z rąk ten ruch wychodzi. Poruszają się oczywiście łopatki, ale też właśnie skręca się szyja. I zatrzymajmy się dokładnie centralnie na czole. Zostańmy przez chwilę w ten sposób. I teraz wyciągnijmy prawą rękę do przodu. Lewa ręka zostaje na ziemi, prawą ręką sięgamy do przodu. I tylko tyle. Długi prawy bok, długa prawa ręka w przód, a prawym pośladkiem możemy trochę jakby intuicyjnie sięgać w tył, jakby nas ktoś za prawy pośladek pociągał do tyłu. I teraz połóżmy prawą rękę znowu w linii z głową. I wyciągnijmy lewą rękę do przodu, tak żeby ta lewa ręka była przedłużeniem lewego boku. I kiedy lewa ręka idzie w przód, to lewy pośladek daleko w tył. I
ułóżmy ręce, ręka obok ręki i wyprostujmy się. Teraz, słuchajcie, przejdziemy z powrotem do podporu na nadgarstkach i ustawiamy się jeszcze raz w klęku podpartym, tak żeby dłonie były pod barkami, kolana pod biodrami. I jeszcze raz robię konia Lucky Luka, czyli tutaj zupełnie luźno, swobodnie wpadam, zagłębiam się. Był ruch na boki, przelewaliśmy się na boki w ten sposób, głowa była puszczona, rozluźniona. Była szuflada, czyli ruch do przodu i do tyłu. A teraz spróbujemy zrobić koła. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tutaj do mostka macie przyczepiony pędzel i będziemy rysowali wielkie koła pod sobą. Ale zmieńmy ułożenie nadgarstków na takie poprzeczne. Na boki ustawmy nadgarstki, puśćmy kręgosłup w głąb, no i zacznijmy teraz rysować koła. Jedziemy. Rozluźniona całkowicie głowa i rysujemy koła. Od nadgarstka do nadgarstka, od nadgarstka do kolana, od kolana do kolana i tak dalej. I jedziemy. Jeszcze trzy koła w tym kierunku, w tą stronę. Wychylajcie się na boki, do przodu, do drugiego boku i lekko w tył i w drugą stronę. Rysujemy teraz wielkie koła w drugą stronę. Ciach. Jeszcze dwa powtórzenia, dwa wielkie koła. Aha. I zatrzymajmy ruch. I na chwilę usiądźmy na piętach, a właściwie to może nie siadajmy na piętach. Zrobimy taki wariant wirasany, który bardziej rozluźnia miednicę. Podwijam palce stóp. Opieram przedramiona na podłożu, opieram łokcie i opieram czoło. I znowu pozwalam, żeby kręgosłup piersiowy i kręgosłup też lędźwiowy opadały grawitacyjnie w stronę podłoża. Taka zjeżdżalnia właściwie się robi, pośladki są wysoko i kręgosłup wylewa się z miednicy, przelewa się w stronę czoła. I odpychając się rękami od podłoża, powolutku kręg po kręgu, podnieśmy się. Słuchajcie, jeszcze raz położymy się na plecach. Podkładamy sobie oczywiście pod głowę jakąś poduszeczkę albo złożony, miękki, cienki dosyć koc. I ułożymy się z nogami zgiętymi i ręce puścimy na boki. To jest trochę powtórzenie takiego ćwiczenia, które wczoraj było robione, ale go później jeszcze rozwiniemy. Puśćmy ręce swobodnie, jak skrzydła, jakbyśmy rozkładali skrzydła, z tym, że też nie musimy jakoś tak naciągać za mocno. Po prostu puszczamy rozłożone, miękkie skrzydła, puszczamy barki, puszczamy łopatki, przylegamy plecami do podłoża. Kolana możecie oprzeć o siebie albo pozwolić, żeby były osobno. I teraz poczujcie znowu, tak jak wczoraj robiliśmy, takie sznureczki, jakbyśmy mieli do opuszek palców przyczepione sznureczki. I poczujcie, jakby jakaś siła zewnętrzna zaczęła pociągać za te sznureczki. Barki, a tutaj ciężko, ciężko. Słuchajcie, tutaj jakbyśmy byli przyłożeni workami z piachem. Zakopali nas na plaży. Dzieci się lubią w to bawić. Uwielbiam, jak mnie zakopują po szyjkę. Więc jesteśmy zakopani w piachu, ciężko, nie możemy niczym ruszyć i nawet się nie siłujemy, nawet się nie staramy czymkolwiek ruszyć, tylko wyobrażamy sobie, że właśnie, że do opuszek palców przyczepiono nam sznureczki i ciągną nam za te sznureczki w dowolnej kolejności, bawią się, migają opuszki palców. Przedramiona leżą na podłożu, grzbiety rąk już się mogą oderwać i zauważcie, jak poruszacie opuszkami palców. Gdzie ten ruch jeszcze czujecie? Zastanówcie się z zamkniętymi oczami, poruszcie opuszkami palców i zauważcie, gdzie ten ruch czujecie. I
teraz ten, który kieruje sznureczkami, zaczął za nie mocniej pociągać i przedramiona zaczęły wynurzać się z tego piachu, ale łokcie, ramiona, barki, no i tutaj klatka piersiowa, to wszystko jest jeszcze zakopane. Ciężkie. Jest to po prostu taki ciężar, że jakby nie ma sensu, żebyśmy tutaj oporowali. A więc poddajemy się. Powoli opuszki palców, dłonie jakby zaczynają zbliżać się do siebie i przedramiona są teraz ustawione prostopadle do podłoża. Jak są przedramiona pionowo, prostopadle do podłoża, to teraz już jakby nie potrzebujemy żadnej siły, żadnego napięcia, żeby utrzymać to ustawienie przedramion nad ziemią. A teraz leciutko je rozchylcie, tak żeby kształt kończyn był taki zaokrąglony. I teraz znowu ktoś zaczął podciągać za te sznureczki i zaczęły wydobywać się z piachu łokcie. Ale klatka piersiowa, barki, no i tutaj pachy są cały czas zakopane. Zauważcie, jakie wrażenia pojawiły się teraz na łopatkach i na barkach, może gdzieś tam pod pachami, kiedy wasze łokcie zaczęły się wydobywać z piachu. Spróbujcie zrobić wydech i poddać się. Poddać się. Nie oporujcie, rozluźniajcie się, opadajcie grawitacyjnie. I teraz znowu ktoś zaczął mocniej pociągać za te sznureczki, opuszki palców idą wyżej. Ramiona odrywacie od podłoża. Łopatki leżą na podłożu. Barki też topnieją na podłoże. Ręce wędrują, ustawione mamy teraz ręce nad barkami, nad pachami. Bezwysiłkowym ustawieniu. Możecie spróbować trochę pobawić się rękami, przenieść je lekko w stronę głowy, a później delikatnie w stronę bioder, a później nieco rozłożyć na boki, jakbyście chcieli rozwinąć skrzydła. A później pozwolić, żeby opuszki palców zaczęły się do siebie przyciągać jak magnesy. Mogą to być też jakieś ruchy niekoniecznie symetryczne. Wyobraźcie sobie, że teraz wasze przedramiona i nadgarstki, dłonie tańczą nad wami. Ale nie odrywajcie barków i łopatek od podłoża, aczkolwiek możecie czuć, że delikatnie porusza się skóra, że poruszają się łopatki i barki, albo że skóra na łopatkach się porusza. Rozluźnijcie mostek, niech ciężko padnie na łopatki, tak żeby to odczucie łopatek, ciężkich łopatek na podłożu było jeszcze wyraźniejsze. A teraz skrzyżujcie nadgarstki nad klatką piersiową. Skrzyżujcie przedramiona, dalej krzyżujcie łokcie, mam łokcie skrzyżowane, opuszki palców sobie tutaj kapią na boki. Dalej skrzyżujcie ramiona i spróbujcie położyć dłonie, jakbyście się chcieli objąć, przytulić do siebie. Na moment usiądę, żeby pokazać wam mniej więcej, jak mam ułożone ręce. Coś takiego, jakbym chciała tutaj dłońmi złapać, dłonie mam nie na barkach, tylko są poniżej barków. Jakbym chciała dłońmi złapać za łopatki. Dłonie mam teraz na łopatkach, są nawet troszkę poniżej pach. A więc spróbujcie to zrobić właśnie z tego ustawienia, kiedy łokcie były skrzyżowane, idę niżej i próbuję złapać się za łopatki, próbuję się przytulić do siebie. I znowu zacznijcie najpierw od ruchu kolanami. Tutaj sobie trzymamy ręce, kolana żeglują. Przetaczamy się raz na prawy pośladek, raz na lewy pośladek. I teraz razem z ruchem kolan podążają plecy. I wtaczamy się raz na prawy bok
i na dłoń, i później na lewy bok, na lewy bok i na prawą dłoń. I znowu przetocz się, wtocz się na bok i wroluj się na dłoń. Przetocz się mięsiście, gęsto, kleiście przez plecy i spróbuj teraz wtoczyć się na drugi bok. I przez chwilę jeszcze w ten sposób. Aha, jak się wtaczasz na bok, to właśnie czuj, jak dłoń gdzieś tam wsiąka w łopatkę, a łopatka wsiąka w dłoń. Mięsisty ruch. Przetaczaj się, przerolowywuj się. I też czuj, jak twoje tylne żebra sklejają się z podłożem, a później próbujemy plecy jakby oderwać od miodu. Jeszcze moment, jeszcze chwilę. Możesz też zostać na moment na boku i zrobić taki mikroruch. Wtaczam się i wycofuję. Wtaczam się i wycofuję. I znowu wtaczam się i wycofuję. Możesz też zastygnąć, po prostu położyć się całym ciężarem na prawym boku, tak żeby ucisnąć lewą dłoń. I możesz też taki mikroruch zrobić, żeby tylko przez łopatkę się przetaczać, żeby czuć ten masaż. Tu właściwie trzy powierzchnie się masują względem siebie: podłoga, dłoń i łopatka. I powoli przetocz się na drugą stronę, mięsisty ruch w drugim kierunku. I zatrzymaj się. I znowu przód i lekko w tył. Masuj lewą stronę, masuj lewą łopatkę. No i też zobacz, że tutaj nie tylko łopatka jest masowana, ale jest masowana też lewa dłoń. Od ciebie zależy, jak mocno tutaj wjedziesz na dłoń i jak bardzo przechylisz się w stronę klatki piersiowej. Jeśli bardziej przechylisz się właśnie w stronę podłoża, tutaj do przodu, to wjedziesz też ciężarem ciała na nadgarstek. Jeszcze moment. Możesz też czuć właśnie, że ta ręka gdzieś tam natrafia, że palce ręki natrafiają na jakąś taką strunę gdzieś na łopatce napiętą. Można się też punktowo zatrzymać i spróbować poprzez ucisk i wydech rozluźnić obszar, który czujesz, że jest bardziej bolesny. I wróć do ułożenia na plecach. Zapamiętaj sobie, które przedramię jest bliżej brody i rozłóż jeszcze raz ręce na boki. Wyobraź sobie, że to są takie dwa płaszcze, które wiszą teraz na haczykach. Niech przedramiona, płaszcze odciekające deszczem. Czuj, jak ten deszcz spływa po przedramionach, spływa po ramionach, gdzieś tam zbiera się w okolicy pachy, skapuje z barku i tu, gdzie jest łopatka, tworzy się, słuchaj, wielka kałuża, wielka kałuża. Spływa woda z ramion i z przedramion. I teraz skrzyżuj przedramiona tak, żeby drugie przedramię, drugie ramię było bliżej brody i spróbuj objąć się, sięgnąć dłońmi w stronę łopatek. Nie kładź rąk na barkach, tylko suń niżej po łopatkach, tak żeby dłonie były bliżej dolnego końca łopatki, dolnego kąta łopatki. I teraz zacznij od ruchu kolan, zacznij żeglować kolanami. Raz na jedną stronę. Przetaczamy się później na drugą stronę. Przetaczamy się później na trzecią stronę. Przetaczamy się i tak przez chwilę jeszcze. I później już zacznij wtaczać się z kolan na bok. Do bocznego przerolowania. Ląduj raz na jednym, raz na drugim boku. Mięsisty, kleisty ruch. Wydech, przetocz się i później miękko wróć. Wydech, przetocz się i możesz też zostać i zrobić takie mniejsze kołysania, mikrokołysania.
Możesz też zastygnąć i poprzez ucisk zadziałać, jeśli czujesz, że gdzieś tam w rejonie łopatki coś jest takiego spiętego, czujesz, że ci to przeskakuje pod opuszkami palców, pod dłonią. Możesz się przerolować na drugą stronę i powtórzyć ten masaż. Ponownie wróć na plecy i teraz rozłóż swobodnie ręce na boki, wygodnie je ułóż, nogi możesz pozostawić zgięte, możesz nawet oprzeć kolana o siebie, zrobić taką piramidkę, albo możesz nogi wyprostować, jeśli wyprostujesz nogi, to rozszerz je. Zajmij trochę więcej miejsca na podłożu, tak jakbyś robił taką meduzę, która swobodnie unosi się na wodzie, poddaje się kołysaniom fal. Zamknij oczy. Delikatnie rozchyl usta i rozluźnij szczęki. Pozwól, aby broda opadała w stronę gardła. Odklej język od zębów i pozwól, aby on grawitacyjnie wycofywał się i spływał w stronę gardła. Zauważ te strefy, które mają teraz kontakt z podłożem. Zauważ, jak przód twojego ciała opada na tył, a tył ciała rozlewa się po podłożu jak wielka kałuża. I poczuj, jak ta kałuża wsiąka teraz w ziemię. I teraz powoli ugnijmy nogi, postawmy stopy na podłożu. Oprzyjmy kolana o siebie i spleczmy palce, połóżmy ręce na brzuchu. Zostań jeszcze przez chwilę. Zauważ kontakt z ziemią, kontakt z podłożem. Zauważ swój oddech. Zauważ przestrzeń wokół siebie.
otwórz teraz powoli oczy, podpierając się zewnętrzną ręką, powoli usiądź, głowę podnieś na końcu, usiądź z wyprostowanymi plecami w pozycji wyrażającej godność, połącz dłonie, oprzyj kciuki na mostku. Pozwól, żeby łopatki i barki miękko spłynęły w stronę podłoża. Na chwilę zamknij jeszcze oczy i kierując uwagę w stronę serca, pochyl głowę. Oczyść serce z lęku i niepokoju. Zauważ ciszę i spokój w sobie. I oby ta cisza i spokój nigdy nas nie opuściły. Z kolejnym wydechem przenieś miękko ręce na kolana i unosząc głowę, powoli otwórz oczy. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że się zrelaksowaliście, rozluźniliście i że się dobrze czujecie. Dzisiaj czeka nas jeszcze wspólna medytacja i jutro rano o 8:00 medytacja, a później praktyka asan. I na tej jutrzejszej praktyce asan zakończymy nasze majowe spotkanie online. Jeśli podobały Wam się zajęcia z jogi powięziowej, to takie zajęcia prowadzimy regularnie w poniedziałki i w piątki o godzinie 19:00. Możecie dołączyć do naszej grupy szkolnej. I także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.